Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie, dobry wieczór. Witam na live'aju. Cześć Lawrence, cześć Rysiowa Aga, cześć Rowpristine, hej Skipper. Hejo, witam, witam. Dzisiaj zaczynamy nową grę. Nowy pseudo-horror. Cześć Adrian, cześć Fuller, hejo. O, rozciąganko. Już myślałam, że woda i sięgałam po wodę. Dziękuję, Fuller. Zawsze o mnie dbasz na sam początek live'a. Cześć, Mateusz. Samopoczucie całkiem okej. O, dziękuję za wodę. Twoje zdrowie. Hej, Jotka. Cześć, Bartek. Ja się tu muszę tak. Nie otrzymałam maila ze statystykami od Twitcha, czuję się opluty. Nie, biedny Skipper. Ale słyszałam, że wielu ludziom nie dochodzi ten mail, więc nie wiem, czemu to jest tak dziwnie zrobione. O! No ja też nie wiem, Adrian. Cześć Travis, cześć Mako. No ja dostałam w sumie wczoraj, ale wiem, że rozsyłali te maile jeszcze wcześniej. Także może przyjdzie do Was z opóźnieniem jakimś większym. Też tak może być. Cześć Miss Rae, witam. Ja dostałam i mam chyba 350 godzin u Ani na streamach, o Jezu. Bartek. Jest trochę przerażające, ale cieszę się, że do mnie przychodzisz. Cześć, Lukega. Hejo. Natomiast sama gra, którą dzisiaj będziemy ogrywać, Goetia, nie jestem pewna, czy ona jest psychiczna. Raczej chyba na taką nie wyglądała. Aczkolwiek no, będziemy tutaj mieli możliwość sterowania duchem. I co ciekawe, ta gra jest wydana przez Square Enix. Tak jak gwoli ciekawostki. Cześć Park, hejo. Cześć Dawidowski. Cześć Sebuś. W przestrzeni całego roku to nie jest aż tak przerażające. No, może w sumie, nie wiem. Cześć Precelku. Wystarczy Ark. Ark? Ark? Przepraszam. Square Enix, masz moją uwagę. Znaczy, zostało wydane, ale stworzone przez jakieś tam takie studio indie, nie? Takie malutkie jakieś, nie wiem. Oczywiście na pierwszym miejscu 259 godzin, nice. Cześć Gabi. Przybyła, aby Bumbot miał kogo panować. Okej. Dobra, w każdym razie będziemy tutaj, tak jak mówiłam, sterowali duchem Abigail Blackwood i w dodatku ona od 40 lat nie żyje i nagle ktoś ją budzi z tego grobu i ona wstaje i nie wie, co się dzieje i próbuje chyba rozwikłać w ogóle zagadkę, nie wiem, swojej rodziny, posiadłości Blackwood i w ogóle wszystkiego, co tu się wydarzyło, bo to jest jeszcze miasteczko jakieś. Jakieś podobno jaskinie, jakieś lasy, coś w ten deseń. O, cześć Alexa. Możliwe, Ark. Abigail, jak ten duszek dotąd starwa. No, w sumie. Cześć Skinny. Wstaje, nie wie gdzie jest, co tu robi. Brzmi jak ja rano. Tak, jeżeli coś będzie, muzyka za głośno czy coś, to krzyczcie. No i co? No jest to no, taka właściwie typowa przygodówka, więc będziemy tutaj rozwiązywać zagadki głównie. Przygodówka w klimatach horroru. Więc raczej tutaj jumpscare'ów takich, jako takich pewnie nie będzie. Ale no, klimatyczna się wydawała bardzo po screenach i po trailerze na Steamie, także jestem bardzo ciekawa. I jako, że jesteśmy duchem, to będziemy mogli dużo rzeczy robić
takich typowych dla ducha, czyli przenikać przez ściany, opętywać różne obiekty. A, rozumiem, Ark. Też mam zamiar kiedyś w Cat Lady w końcu zagrać. Pewnie się gdzieś zatniemy znowu. No, jak to w przygodówkach. Jestem... Jest pewien plus. Skoro gramy duchem, to nie możemy zginąć. Tak. Mam nadzieję, że będą zagadki muzyczne. Super, dzięki, Sebuś. Opętajmy toster. Proszę. No dobrze, zobaczmy, jak to będzie działało. No i gra jest po angielsku niestety, więc nie jestem pewna, czy są tu jakieś dialogi, ale zobaczymy. Sound has particular importance. Okej. Musimy siedzieć w cichym i ciemnym miejscu i słuchać dźwięków. Okej. Czy ja jestem tym światełkiem? Is this a gravestone? Czy to jest ten nagrobek? Ania translate. Jeśli wam jest czcionka za mała, to mogę ją też powiększyć w menu. Miejmy nadzieję, że to nie jest duch Simsu, który umrze. Goetia to w ogóle nazwa jednego z rodzaju magii. O! Okej. Okay. Lata wokół niego. Super. Nie widzę siebie. Nie ma tu nikogo. Am I know this isn't right? Czy ja jestem? Nie, to niemożliwe. Czas i offset. Większa. Okej, okay, dobra, to zaraz zrobię, jak przestaniemy gadać. Good, it seems I can still move in a way and I can also see things. Dobrze, że jakby mogę nadal się poruszać i mogę widzieć różne rzeczy. Dobra. But I don't feel anything, ale nic nie czuję. Something's wrong. Coś jest nie tak. Myśl, Abigail. I know this tree. Znam to drzewo. Jestem na zewnątrz posiadłości. Muszę po prostu pomyśleć. To ten typ magii jest używany do przesuwania demonów i używania ich do swoich celów. O, to pewnie z tym jest związana cała historia. Specjalnie dała małą czcionkę, byśmy nie mogli zweryfikować, czy dobrze nam tłumaczy. Ej, nieprawda, Skipper. Specjalnie ją powiększałam jeszcze przed live'em, no. Nie wiem, czy się nie zresetowała. Myśl. Nie, to coś jest nie tak. Muszę znaleźć pomoc. Pomocy, ojcze, matko, Eni. O, matko, ja tu jestem. Oha, dziennik mamy na górze. Jest... Wow, ona lata za moim kursorem. Dobra, to jest dziwne. Żeby Abigail writes down... aha, zapisuje wszystkie swoje myśli w swoim dzienniku, każdego... już zniknęło, ale... dobra, czyli... chyba mamy podzielony ten dziennik na lokacje. Tu jest chyba ten zamek, tutaj są chyba lasy jakieś. Chociaż nie wiem co to, no ale dobra. No zaraz powiększa Alexa, spokojnie, chill out. Duchy mają dzienniki, chyba tak. Czyli już wiemy, że duchy to latające białe kuleczki, tak. Ej, no teraz ładnie pokazuję wam dziennik. Jestem Abigail Blackwood, córka Abrahama i Heleny Blackwood i siostra Annie. Żeby być szczerą, to wszystko, co pamiętam od jesieni i od mojego ostatniego krzyku. Nie rozumiem naprawdę, tak naprawdę, czym jestem i co się dzieje. Muszę znaleźć pomoc. Muszę znaleźć moją rodzinę. Dobra, zaraz ogarniemy. Aha.
Tu nie ma opcji oczywiście, muszę wrócić do głównego menu. Gdzieś tu były te... O, font size. To jest największa czcionka, jaką mogę ustawić. Niestety. No chyba, że mam wam zmniejszyć tą rozdzielczość. Trochę wina wypiłem. O nie, Adrian! Ty, kto najdłużej oglądał stream Łani? Ojeju. Niestety te czcionki chyba zostały tak przygotowane specjalnie. Mam wrażenie. Myślę, że MuBot, bo on tu jest 24 na dobrze. No właśnie, MuBot chyba najwięcej ogląda moje streamy. No, kliknęłam apply. Już bardziej się nie da, niestety. Nie zawsze zastanawia, czy są 2N w twoim nicku. Bo niestety nie było dostępnego wolnego nicku z jednym N. Dlatego dodałam drugie. No dobra, jesteśmy latającym światełkiem. To jest nasz grób. Mogę go obejrzeć. No, nadal jest trochę małe, moim zdaniem. Trudno. Abigail Blackwood od 1890 do 1902. Well, at least that makes things clear now. Cóż, przynajmniej teraz jakby to jest... nie wiem... jednoznaczne. Czemu kiedyś w twoich nagraniach na ekranie było nie zapominaj K666? Bo taki miałam kanał i chciałam, żeby moje nagrania miały oznaczenie w razie, gdyby mi ktoś je ukradł. Myślałam, że powiesz, że nadal jest trochę martwa. Ona miała tylko 12 lat. Ej, faktycznie! To była jeszcze mała dziewczynka. O, trochę się tego nie spodziewałam. To są jakieś rzeczy, ale nie wiem, o co chodzi. To jest drzewo. Lubię to drzewo, ale w moich wspomnieniach było bardziej imponujące. Chyba. I nawet w zimie. Dobra, to jest to drzewo, a tu jest jakiś ptak. A mogę tego ptaka coś kliknąć? Nie. Dobra, i tu jest las. Mogę iść w lewo lub w prawo. Chodźmy w prawo. Ziu! Ania była kiedyś szatanem. Tak. Tak, gramy takim orbem. No bo ona jest duchem, no. To co? That is strange. There is a hexagonal shape carved out of the pedestal as if something had been taken out. I don't think I saw that before. To jest dziwne. Jest jakiś heksagonalny kształt w tym piedestale. Tak jakby coś zostało wyjęte. Nie widziałam tego wcześniej. Czyli coś będziemy tu pewnie potrzebować heksagonalnego. Clues. By holding control, you can highlight every noticeable element in the scene. A magnifying glass will appearing on every clickable object. Czyli na kontrolu są podpowiedzi. Co mogę kliknąć? Okej, to jest przydatne. To się może przydać. Przepraszam, trochę wam kamerka będzie zasłaniać z tej strony podpowiedzi, ale tu nic ciekawego za bardzo nie ma. No ten dziennik i tak jest malutki. W sumie. Wow. Się ekran przesuwa w ogóle. Ania czyta tekst, którego nie ma, tak. Mamy legalne cheaty. co to? The gate is closed and covered in rust. Brama jest zamknięta i jakby zardzewiała. Wow. Jak to mogę otworzyć?
Unless maybe I could go through it. Być może mogę jakby przez to przelecieć. No właśnie o to nam chodzi. Coś jeszcze by się to zrobić? Nie. Ciekawy zamysł, że jako postać poruszamy się po całej planszy. Góra, dół, lewo, prawo. No. Właśnie dlatego też mi się to podobało. Blackwood Manor, just like in my memories. I was born and died here. I remember this window. That's where I fell. It was cold. Okay. Czyli posiadłość Blackwood. Tak jak zapamiętałam. Urodziłam się tutaj i umarłam tutaj. Pamiętam to okno. Tam skąd jakby wypadłam. Było zimno. Ja w ogóle na początku się zastanawiam, gdzie jest nasza postać, a to te małe latające światełko. Tak, Gabi. Się okazuje, że na drugim monitorze Ania ogląda solucję z gry, dlatego tak wymiata. Ej, nieprawda! Okej. Okay. Co otwierać, skoro jesteś duchem i możesz przelecieć. O, kocie uszka. Jak miło. Dobrze. Będziemy się kocikować. Dzień dobry, do widzenia. Ciekawe, czemu wypadła. No właśnie, też jestem ciekawa jej śmierci. Czy to był jakiś wypadek, czy tak specjalnie? Czy tak niespecjalnie? Specjalnie, czy niespecjalnie? No leaves on that tree. We're still in winter, but I don't feel cold. Nie ma tu liści na tym drzewie i jest nadal zima, ale jakby nie czuję zimna, nie? Bo jest duchem. Jakby nie patrzeć. Mapa! O, Abigail progress is displayed in real time on map. The map will show you which rooms we've entered and those that are still out of reach. Be sure to check it regularly. O Boże, mapa. You can also teleport some rooms directly. Ej, możemy się teleportować do jakichś pokoi. Ale pod jakim przyciskiem jest mapa? Halo? Dążyło się zamknąć. Pod M? Pod tabem? Pod tabem. Dobra, ta mapa dużo nie mówi nam na razie. Wierzymy, że z tego i temu nie będziemy korzystać. Ej! Abigail postanawia umrzeć, o nie. Jak Ibisz, ona jest coraz to młodsza z dnia na dzień, o matko. No cóż. W ogóle mogę iść na górę. Tu. Jeszcze bym chciała obejrzeć światło. Być może jest tam ktoś, kto może mi pomóc. Możemy iść tędy? To nie wiem, idę na górę. Zium. Wow! Poszłam w kierunku jakiejś wieży. Ben Hur! A Tale of Christ by Lewis Wallace. Leaving a book out of its shelf isn't Annie's habits. Czyli tu leży taka jakaś książka Ben-Hur i jakby porzucanie książek poza półką nie jest czymś, co robiła Annie. Mamy krzesło, tylko lustro. Też czuję, że tu się nie ogarniemy w tej grze potem. No mam to... Mam trochę obawy przed tym, bo jest dużo lokacji i było napisane zresztą na Steamie, że jest sporo lokacji i sporo się można tutaj... Wow. Co to jest? Someone's drawn some symbols here. Does this have anything to do with demonology? Ktoś tu namalował jakieś symbole. Czy to ma cokolwiek wspólnego z demonologią? Bo jej ojciec to studiował. I can't work out which demons these symbols represent. I really need help. Nie jestem w stanie jakby dowiedzieć się, które te symbole... jakby... Które demony te symbole reprezentują? O. Potrzebuję pomocy. Czy ja mogę tam pójść? W ogóle i coś w journalu zapisała. Wydaje mi się, że kiedyś miałem jakieś animacje o Kolumbii, Odyseuszu i chyba jeszcze o Ben-Hurze. Wow. To znaczy, że jej ojciec był demonem.
raczej studiował demonologię. To jest tytułowa Goetia. No, chyba tak. Moja koleżanka jedna religijna taka kiedyś dostała płytę z demonologią na urodziny od innej koleżanki i nadal ją ma. Nie ma to jak trafiony prezent, okej? Okay? Nie ją zaciukał na bank, tak będzie, albo wywołał jakiegoś szatana. No, pewnie tak. The manor is empty. Posiadłość jest pusta i nie ma żadnych śladów jakby obecności. Ale czuję obecność jednak. Wydaje się, jakby została i tak jakby to miejsce porzucone. Nie wiem. Some of the walls and ceilings bear sigils. Czyli niektóre te ściany jakby pokrywają te chyba symbole. I've seen them before. Widziałam je wcześniej. Ojciec jakby je studiował. Czy on je narysował tutaj? I dlaczego... dlaczego jakby one mnie stopują przed wejściem dalej w posiadłość? Być może znajdę odpowiedzi na wyższych piętrach, ale najpierw muszę... I have got through these barriers. Muszę przejść przez te bariery jakby. Okej. Jeden wydzielany symbol jej. Cześć, Mikke! Tak raz musi Ania do konfrontacji z jej mroczną przeszłością, gdy jeszcze była szatanem i miała 3/6 w dniku. O Boże! Hanie, musimy złożyć coś po ofierze naszemu mrocznemu panu, a kozły się skończyły. Weź naszą córkę, już skończyła trafiać lekcję. Boże. Przerażająca. No, nie mogę tędy przejść. Dobra, a mogę coś tu jeszcze zrobić? O, mogę obejrzeć to okno. Czy to jest to okno, z którego spadła? Tak, to było tutaj. Wypadłam z tego okna. To był wypadek, ale... dokładnie pamiętam jakby wypadnięcie stąd. Czy spadanie, nie wiem. Boże. Jestem ciekawa, czy ona faktycznie zdaje sobie sprawę z tego, że to był wypadek, bo to... O, tutaj też nie mogę przejść. Też są jakieś symbole. I tu też. Dobra, to znaczy, że na razie tutaj nic nie zrobimy. Idziemy na dół. Skotka z nas bakteria. Jesteśmy duchem, nie bakterią. Hej! Tu coś jeszcze jest? Tu coś się świeci, ale nie mogę tego kliknąć, żeby to obejrzeć. Chyba, że... Nie wiem, dobra. Aha, nie mogę wejść. Holding through the gate was easy, but such an obstacle. Ale jak to nie możesz? No, Boże, ona mnie oszukuje. Dobra, jesteśmy w środku. Niemożliwe. To było przerażające, ale przydatne. Dla mnie to kulka jest. Lubię ten mroczny klimat. No, fajny jest. Z tymi symbolami to bardzo fajne podejście do kwestii ograniczenia poruszania. Na pewno lepsze niż niewidzialne ściany. No, to prawda, Pracer, bo tak to w sumie ciężko by było ograniczyć na razie teren do jakichś konkretnych pomieszczeń, dopóki na przykład czegoś nie zdobędziemy, a tak to rozwiązali to w sposób demoniczny, można powiedzieć. Siadłość jest opuszczona, a my zginęliśmy tutaj. Tak, bo Gabi minęło 40 lat pomiędzy jakby śmiercią Abigail a tym, co się dzieje teraz. Więc jest jakby 40 lat później. No dobra, tu mamy schody. These stairs aren't quite as impressive as I remember. Te schody nie są tak imponujące, jak zapamiętałam. Są całe pokryte w kurzu. Tu mamy jakieś... Ale świeczka się pali, nie? Cześć Legion, cześć Kupson. These candles are lit. There must be someone around. Te świeczki się palą. Ktoś musi tu wciąż być. Ojciec zazwyczaj pracuje do późna w nocy. Okej.
Ciekawe, czy on jeszcze żyje w ogóle. To mi się nie wydaje, ale... O, mogę to otworzyć. Ciekawe, czym to otworzyłam? Opętałam! Who could have drawn this map? The names remind me of father's studies, but he would never have taken these documents out of this office. Kto mógł narysować tą mapę? Imiona przypominają mi jakby rzeczy, nad którymi studiował mój ojciec, ale nigdy nie były jakby zabierane z pokoju tam, gdzie on pracował, z jego biura takiego. A tej części nie mogę otworzyć. Rozumiem, że tego i tak nie mogę zabrać, ani nic takiego. Niby nóżką. Dmuchnęła, huchnęła i się otwarło. O, to się już nie ten. Ale to się świeci wyraźnie. Tylko nie mam możliwości. O, tego bym nawet nie zauważyła. Ivy, inside the manor. This is starting to look like a bad dream. Czyli to jest bluszcz chyba w środku posiadłości. To przypomina zły sen. A, bo tutaj jeszcze mogę coś obejrzeć. Even this vase wasn't quite as dull looking before. Is my mind playing tricks on me? Nawet ta waza nie wyglądała tak głupio wcześniej. Czy mój umysł jakby płata mi figle? Tak, poison ivy. co tu jeszcze? Tu jest coś. The wallpaper wasn't torn before. Mrs. Ward would never have allowed that. Am I really at the manor? Jakby tapeta nigdy nie rwała się. Pani Ward nigdy by na to nie pozwoliła. Czy naprawdę jestem w posiadłości? Okej. Coś jeszcze przypominałam? No nie. Lecimy dalej. Co tu mamy? Jakieś talerze. Damaged tableware. The manor seems abandoned. I don't understand. Posiadłość, no, wydaje się opuszczona. Nie rozumiem. Są uszkodzone jakby te talerze. My grandparents used to hunt deer in the woods on the manor grounds. Good evening, Jack. Rufus, Ted, Molly. Okej. Okay. Moi dziadkowie często polowali w lasach, jakby przyległych do posiadłości. Dobry wieczór, Jack, Rufus, Ted, Molly. Dobry wieczór, Malinka. Jak miło cię widzieć. Dawno cię nie widziałam tu na czacie. Okej, okay, możemy lecieć dalej chyba. Ojej, jakiś tutaj ciekawy obraz dziadka. To jest jakaś dziura, z której się coś sączy i tam na dół są jakieś znowu symbole niebieskie. Nie mogę tam wejść. Matko, dilapidated. Nie wiem, co to znaczy. Wszystko jest takie dilapidated. W sumie te niektóre lektury są tak długie i porąbane, że można zrobić jedynkę z odpowiedzi, mimo że się je czytało. No, to prawda. Ja bardzo dużo lektur nie rozumiałam, nawet jak je przeczytałam. Nie rozpoznaję tego krzesła. Okej. Okay. Nie no, ja się cieszę, Malinka, bardzo. Zniszczone, zapuszczone. Aha, okej. Okay. Dobra, dzięki. Dilapidatury. Small part of grandfather's mind. Aha, czyli tu są jakaś kolekcja minerałów jej dziadka. Nie mogę tego otworzyć ani nic. A, bo to pokazuje jakby tą część. These sheets have been folded neatly. Someone still cares about these things. Czyli... Nie wiem, zostały ułożone tutaj i całkiem niedawno.
Jakby nadal ktoś się o to troszczy. Chyba. Nie wiem. A view of the manor in the fog. Something about this painting troubles me, but I can't tell what. Czyli posiadłość jakby podczas mgły. Coś w tym obrazie mnie niepokoi, ale nie jestem pewna co. Albo zdezelowany, okej. Okay. Myślę, dla mnie najgorszy był Kordian. O Jezu. A, bo to są to, a to jest osobno. This couch seems comfortable enough to have rest, if only I could. Ta kanapa wydaje się bardzo, nie wiem, komfortowa, ale nie jestem w stanie tutaj jakby leżeć, nie? Co to za książka? Frankenstein by Mary Shelley. Something written in the margin, czyli na marginesie jest coś napisane. Property of Alexander Hodgkin. To imię jest dla mnie nowe. Okej, okay, nie słyszałam o nim. Coś jeszcze? Chyba nie. No to idziemy dalej. Możemy iść do góry w sumie. Jezus Maria, to jest... Aha, Father's Office. He safe heaven, the place where he did all this, his experiments, esoteric or otherwise. I like this place. If Father's at the manor, this is where I find him. Czyli tu jest jakby to biuro jej ojca. I tutaj on wszystkie jakby eksperymenty takie ezoteryczne przeprowadzał. I jeśli on jest w tej posiadłości, to powinnam go tu znaleźć. Tak jakby. Ale czy ludzie mogą mnie zobaczyć? Nie będę w stanie jakby z nim porozmawiać. And what will he do if he somehow recognizes me? I co on zrobi, jeżeli jakimś cudem mnie rozpozna? Matko. Okej. Protekcji jest taki, że córka myślała, że on eksperymentował z demonami i dlatego się dziwnie zachowywał, a on po prostu pędził bimber w gabinecie. O nie! Everything so inconsistent, different, but also similar. Maybe I should find more hints about what's going on before I see him. Aha, czyli ona nie będzie chciała tam wejść, dopóki nie znajdzie jakichś wskazówek, nie wiem, no, zanim się z nim zobaczy. Czyli nie mogę tam pójść. No dobra, to nie wiem. Idziemy na górę. W takim razie. Moją ulubioną lekturą szkolną był Fight Club. Boże! Nawet nie wiedziałam, że taka była. U mnie chyba nie. Mogłem ją sobie wybrać. Aha! 9 godzin polskiego tygodniowo. Boże! Dobra, teraz nie wiem, w którą stronę iść. A, dobra, tu mnie bronią znowu jakieś rzeczy. To pójdziemy od tej strony. Dziwne rośliny, dziwne książki. Coś tu się dzieje. These don't look like mother's plants. One nie wyglądają jak rośliny mojej matki. Ale ktoś się nimi opiekuje, jakby. O, coś jest w szufladzie? Wow. I never really liked newspapers. Nigdy nie lubiłam gazet. Czekaj, drugi, nie wiem, luty? Februari to luty był? 1941? Nie, to niemożliwe. Jest 40, nie, 39 lat, to niemożliwe, to jakiś koszmar. O, czyli dowiedziała się, że jest 39 lat później. Kulka odkryła, że nie jest już dziewczynką. Nic więcej stąd nie wyciągnę.
One of the father's most disconcerting hobbies, collecting keys, for which there is no keyhole. Matko, jej ojciec zbierał klucze, do których jakby nie ma dziurek od klucza, tylko są takie, wiecie, bez tego. Właśnie, kocie uszka, znowu zapomniałam. Znowu zapomniałam. Kocie uszka. Dobra. Tu coś jest. A nie, bo my to możemy otworzyć, czekajcie. O, co tu jest? Why would anyone hide the Virgin Mary behind lock and key? Okej, czyli tu jest figurka Maryi Dziewicy. Coś mogę z nią zrobić. Mogę ją nawiedzić. Possession. Abigail just possessed an object. She is now be able to move it, use it or combine it. On the other hand, as an object, Abigail gains a foothold in the world of the living and has to accept its rules, so no object can cross the wall. Okej, czyli możemy tego gdzieś użyć, możemy to skombinować z jakimś innym przedmiotem. Jakby poruszamy się tym przedmiotem, nie? Więc... Tylko, że nie możemy przenikać przez ściany, będąc w danym przedmiocie. Litująca Matka Boska, tak? Teraz wychodzi woźny i dostaje zawału. A mogę odłożyć tą figurkę na przykład na ziemię, bo tam widzę, że coś jest. Nie mogę tego... Nie mogę to... Bo widzę, że tu coś jest, o. I really want to know what that switch. To jest jakiś switch. Ja chcę go kliknąć. O, matko! Coś ważnego się otworzyło w cupboardzie. Dobrze, zobaczmy cupboarda. Some accounting, invoices, deeds of property. Co? Nie rozumiem. Co to jest? Ojeju! Jakieś dokumenty. Nie, masz nosić tą figurkę ze sobą. To jest Virgin Mary, Row Pristine. Jak się koncentrujesz na historii? Możemy po kogoś tak postraszyć, super. Może to jest taki twój eku na wierzchu i wszystkie przedmioty będą latać wokół ciebie. O nie. Wydaje mi się, że chyba mogę opętać tylko jeden przedmiot. Tak by to było logiczne. Nie wiem, nic nie mogę zrobić w sumie. Ani tego przeczytać, ani nic. Nie wiem. Aha, i te notatki lądują w kodeksie. Czy tutaj. Jest 1941. Prawie 4 dekady po tym, jak nie wiem, odeszłam. Minęły jakby kilka sekund. Ojciec odszedł. Prawdopodobnie matka też. I, a co z Annie? Ona musi wciąż żyć. Może mieć dla mnie jakieś informacje. Okej, czyli będziemy szukać jej siostry pewnie. Aha, czyli to jest certyfikat śmierci. Znaczy... akt zgonu, sorry, znowu to zrobiłam. W sensie, jako że jesteśmy kulką, to nie mamy ubrania, musimy mieć wszystko na wierzchu. O, tylko... grzeszna wersja Bloody Mary. Okej. Okay. To niemożliwe. Nie wierzę w to. Miał 76 lat. Ale jak? Co się stało ze mną? Co się stało z matką i Annie? 1939. Moje ostatnie wspomnienia dotyczą 1902. To musi być jakiś zły sen. Tak wiele z tego nie ma sensu. Muszę zrozumieć, co się dzieje. Biuro ojca. Musiał robić notatki. Być może jakby to mi pomoże. No dobra, czyli musimy się tam dostać, ale co ja mam z tą figurką zrobić? Kalki językowe są super. Opętałam figurkę Maryi Dziewicy. To
certyfikat śmierci wystawia za drobną opłatę. Czekajcie, bo ja miałam jakiś kodeks. Co w tym kodeks? Aha, że te notatki lądują w kodeksie. No dobra. Coś tu jeszcze jest interesującego? Gdzie mam tą figurkę odłożyć? Nie mogę jej odłożyć z powrotem tutaj. Już widziałam ten przycisk. Nie. Ale lipa. Nie wiem, o co chodzi z tą figurką teraz. Dobra, jest coś, to, tu jest coś ważnego i tu coś jest. Books on botany and chemistry. Nothing I need right now. O botanice i chemii. Bo może się kiedyś nam przydać. Coś czuję. Dziękuję, Sabuś. No jak gdyś duch przeleci Maryję Dziewicę, to wciąż jest ona dziewicą. No chyba tak, bo skoro urodziła Jezusa, trochę... Nie, dobra, nie zagłębiajmy się w religię, to jest bardzo zły pomysł. Krasnol tak fajnie lewituj. Boże. O matko, co to jest? To jest jakaś trumna chyba. O, jeez. I tu coś jest jeszcze. Alicja w Krainie Czarów? Co to robi w Bibliotece Matki? Jest to notatka ukryta pomiędzy stronami. Jakby... Pismo ręczne jest takie... Takie clumsy. Dobry wieczór, Strangu. Przed urodzeniem Jezusa nam przystawił. Wygląda na instrukcję do używania wytrychów. O Jezu, no może. It doesn't look much different from mine. Nie wygląda zbyt inaczej od mojego. Musiała być napisane przez dziecko. Ojeju. A mogę to... Nie wiem, czy ja to przeczytam. Edward. A... Alexander and I sneaked into father's laboratory. Czyli ktoś tam i ja wbiliśmy do laboratorium ojca. Zakradliśmy się. I znaleźliśmy coś interesującego. Jest tam taki dziwny proszek. Powder chyba, nie wiem. Coś ważnego, to gramofon w USA, buś. Cześć, Ciro Janusz. I will show you how it reveals hidden writings. Aha, czyli to pokazuje, ten proszek pokazuje jakieś ukryte zapisy. You just have to... Coś tam, the powder on the paper to reveal the ink. Czyli trzeba tym posypać papier i wtedy jakby odkryje się, co tam było napisane. Alexander told me to keep some of it. Now we can start writing coded messages. Czyli zachowali to i mogli sobie pisać jakby zakodowane wiadomości. Nie mam tego proszku. Teraz Ania z przyzwyczajenia mówi, jak chcecie sobie przeczytać, to zapauzujcie film, a ja przeczytam podczas renderowania i leci dalej z grą, a po chwili ogarnia, co zrobił. It doesn't look like any of the clocks in the manor are working, but I'm not particularly worried about that right now. Czyli jakby żaden zegarek nie działa w posiadłości teraz. Jest laska. Ulubiona laska mojej matki. Okej, to by było wszystko w miarę. I tam można iść. Dobra, czekajcie.